Żorskim magistracie podsumowany został budżet obywatelski. Mieszkańcy Żor przez 2 tygodnie głosowali na projekty zgłoszone w budżecie obywatelskim. Najpierw zgłosili tych projektów prawie 60, później odbyło się głosowanie. Podczas tego głosowania wyłonionych zostało 18 projektów, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. W głosowaniu ogólnomiejskim, na które było przeznaczone 250 tysięcy złotych, zwyciężył projekt Żorski Ogród Społecznościowy. To bardzo ciekawy projekt, powstanie taka wspólna zielona przestrzeń, w której nie tylko każdy mieszkaniec znajdzie swoje miejsce, ale każdy mieszkaniec będzie mógł wziąć udział w tworzeniu tej przestrzeni, bo to ma być właśnie społecznościowy ogród, czyli ten wkład mieszkańców, ich praca, ich pomysły, tutaj ich kreatywność tutaj będą właśnie się mogły objawiać. Poza tym reszta projektów to projekty dzielnicowe. Na te projekty dzielnicowe przeznaczonych było 1 500 000 zł. Bardzo różne projekty, wiele ciekawych projektów. Tutaj są projekty zarówno związane z bezpieczeństwem, takie jak budowa, remonty chodników czy oświetlenia. Wiele projektów skierowanych jest do najmłodszych, to nowe place zabaw. Ciekawy plac zabaw powstanie na osiedlu 700-lecia, bo to będzie plac zabaw ekologiczny, który powstanie w parku miejskim przy ulicy Rybnickiej. Plac zabaw powstanie też w dzielnicy Baranowice. Tam bardzo mocno mieszkańcy zgłaszali taką potrzebę, żeby taka przestrzeń powstała. Ciekawym bardzo projektem jest tajemniczy ogród. Brzmi tajemniczo, a będzie to park sensoryczny, który powstanie na osiedlu Księcia Władysława. Myślę, że każdy z tych projektów ma coś w sobie. Przede wszystkim to są projekty zgłoszone przez mieszkańców i trafiające do mieszkańców. Zgodnie z tradycją 6 grudnia na Żorskim Rynku odbyły się Mikołajki, podczas których mieszkańcy mogli wspólnie z włodarzami miasta rozświetlić choinkę. Dla dzieci przygotowano przedstawienie z udziałem Mikołaja. Oprócz tego można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce oraz wybrać się na przejażdżkę karuzelą żorzanką. Przybyłych gości na Żorskim Rynku nie opuszczał dobry humor. Jest to okazja do spotkania się tutaj nas wszystkich. No i przynajmniej wychodzimy z domu. Nie ma co siedzieć w domu przed komputerem, telewizorem. Warto wychodzić. My tu jesteśmy całą rodziną, gdzieś wszyscy się rozpieszli, ale jesteśmy. Dziękujemy, że jest ktoś, kto to organizuje, czyli nasze miasto. Bardzo fajna atmosfera i dużo fajnych ludzi. Dużo można poznać właśnie, dużo różnych ciekawych osób. Na rynku pojawili się również opiekunowie zwierząt. Postanowiliśmy, że pieski sobie będą miały fajne miejsce do tego, żeby poćwiczyć i w tych trudniejszych warunkach sprawdzić swoje umiejętności, które nabywają po prostu na szkoleniu. To zdecydowanie jeden z ulubionych dni w roku dla wszystkich dzieci i nie tylko. Tego rodzaju wydarzenia są ważnym elementem lokalnego życia społecznego. Mieszkańcy mogą się integrować i miło spędzać czas. Przedświąteczny czas to już tradycyjnie w naszym mieście jarmark świąteczny na rynku. Na ten jarmark zaprosimy w tym roku od 16 do 22 grudnia. Podczas całego jarmarku oczywiście wiele atrakcji, przede wszystkim można zrobić zakupy, kupić oryginalne prezenty, słodycze, wiele pysznych rzeczy. Zakupy zrobimy w godzinach od 12 do 20 codziennie podczas trwania jarmarku. Ale jarmark to nie tylko zakupy, jarmark to wiele atrakcji towarzyszących. Żeby nikt z jarmarku nie wyszedł w tym roku głodny, zorganizowaliśmy świąteczny zlot food trucków od 20 do 22 grudnia na rynku. Spróbujemy specjałów świątecznych, ale spróbujemy też zupełnie innych rzeczy z całego świata. W każdej potrawie jakiś akcent świąteczny z pewnością znajdziemy. Wiele różnych atrakcji, wiele ciekawych rzeczy nowych, ale też rzeczy tradycyjnych, bo tradycją żorską jest już organizacja Wielkiej Wigilii dla mieszkańców. Ta Wigilia odbędzie się w czwartek 19 grudnia o godzinie 16. Podczas Wigilii będzie można spróbować świątecznych specjałów. Tradycyjnie przygotują je zakłady aktywności zawodowej w Żorach. Będzie barszcz, będą krokiety, będzie coś słodkiego. A żeby miło spędzało się czas, będzie też muzyczna atrakcja. Zagra dla nas kapela Janicek, która zaprezentuje repertuar świąteczny, ale także muzykę góralską, więc na pewno będzie wesoło. Podczas tej imprezy będzie też można odebrać betlejemskie światło pokoju. Tradycyjnie już podzielą się nim żorscy harcerze. Wśród atrakcji jarmarku warto wspomnieć także o żywej zagrodzie bożonarodzeniowej. W zeszłym roku okazała się ona hitem, ściągała bardzo wielu mieszkańców na rynek, przede wszystkim dla dzieci. Jest to naprawdę coś ciekawego, więc zapraszamy też, żeby tą zagrodę odwiedzić. Myślę, że warto też wspomnieć o koncercie zespołu żorskiego, zespołu Są Stąd, który odbędzie się 21 grudnia o godzinie 18 na rynku. Żorzanie specjalnie przygotowali repertuar na ten koncert. To będzie repertuar
stricte świąteczny, coś nowego, ich własne autorskie piosenki, ale z pewnością już nas wprowadzą w atmosferę Bożego Narodzenia. Już 13 rok z rzędu mieszkańcy Żor mogą korzystać z lodowiska, które zostało otwarte z początkiem grudnia. Mieści się ono przy hali widowiskowo-sportowej i będzie czynne aż do marca. Osoby, które nie posiadają własnych łyżew, mogą skorzystać z wypożyczalni oferującej pełną rozmiarówkę. 40 minut jazdy to koszt 6 zł. No, lodowisko cieszy się od lat dużą popularnością. W tej chwili wprowadziliśmy wejścia od godziny 8 rano do godziny 20. Od 8 rano do 14 wchodzą i osoby indywidualne, i grupy zorganizowane. Jest dużo szkół, dużo przedszkoli, dużo form zorganizowanych. Natomiast od 14 do 15 przerwa techniczna, od godziny 15 wyjścia indywidualne do godziny 20. Dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z łyżwiarstwem, przygotowano sprzęty do nauki. Tutaj na lodowisku można skorzystać z urządzeń do nauki jazdy, takich pingwinków, takich foczek, które koło nas stoją. Wprowadziliśmy również dwóch akcje Kinderpingu. Lodowisko jest oklejone takimi reklamami. Też wspomaga nas ta fundacja. Dodatkowo wspomaga pingwinami takimi do nauki jazdy, kaskami i innymi urządzeniami do nauki. W najbliższym czasie odbędzie się akcja zima, w ramach której przygotowano sporo atrakcji. W najbliższym czasie przed nami akcja zima, czyli ferie zimowe w mieście. W tym czasie na lodowisku odbędą się dyskoteki, różne pokazy partaneczne, pokazy jazdy hokeja na lodzie z Jastrzębia. Atmosferę na lodowisku umila dobra muzyka. Aby się rozgrzać i chwilę odpocząć, można skosztować gorącej kawy. To znakomita okazja, aby aktywnie spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi w okresie okołoświątecznym czy w trakcie ferii zimowych. Dla tych mieszkańców, którzy jeszcze nie mają planów sylwestrowych, przygotowaliśmy ofertę. Jak co roku zapraszamy ich na Żorski Rynek. Tam odbędzie się zabawa z muzyką graną przez DJ-a. Będzie można potańczyć, będzie można się świetnie bawić. Będzie oczywiście też widowiskowy pokaz fajerwerków. Impreza rozpocznie się o godzinie 22 i potrwa do godziny 2. Ho, 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 witajcie po raz kolejny. Witam Państwa serdecznie i chciałbym w imieniu Pana Prezydenta, Pana Waldemara Sochy oraz Pana Przewodniczącego Rady Miasta, Pana Piotra Kosztyły, złożyć Państwu życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, aby te święta były radosne, spędzone w gronie najbliższych osób i żeby były pełne miłości i spokoju. Oraz na nadchodzący nowy rok życzymy Państwu wielu sukcesów, spełnienia wszystkich, nawet najskrytszych marzeń, do czego się serdecznie przyłącza Święty Mikołaj. Do zobaczenia. Ho, ho, ho. Bądźcie grzeczni.